przyjechaliśmy tutaj na konferencję, dowiedzieliśmy się o strasznej rzeczy. Na pewno zna pani Justynę Kowalczyk, wybitną polską sportsmenkę. Okazało się, że jej mąż, który jest wybitnym wspinaczem, zmarł, zginął w Alpach. Stąd moje pytanie, wiem, że pani mąż również zginął, no nie w Alpach, tylko w Tatrach, ale to też jest, myślę, że okropne przeżycie. Jakie słowa pocieszenia powinna Justyna usłyszeć w tej sytuacji? Bardzo przepraszam, że panią zasmuciłam, ale... Nie ma pocieszenia. Nasze dramaty, tragedie przeżywamy, musimy je przeżyć. I właściwie ja mam jedyną metodę, jedyny sposób, to jest zwrócenie się do Pana Boga o siłę. I z wiarą, z modlitwą. Niektórzy sięgają po psychologa, prawda, bo nie dają rady. Inni mają dzieci i wiedzą, że nie mogą być słabi. Musi być mocny, jak powiedział papież nasz Jan Paweł II, świętej pamięci. Musimy być mocni. Przeżywać różne sytuacje, które mamy przeżyć w sposób godny. Przyjąć. Przyjąć, bo... No bo co?